Termin kaplica papieska funkcjonuje od XV wieku i posiada trzy korelatywne znaczenia. W pierwszym znaczeniu kaplica papieska określa fizyczne miejsce, w którym sprawowana jest liturgia lub innego rodzaju ceremonie. W drugim znaczeniu kaplica papieska określa osoby biorące udział w liturgii lub ceremoniach. Trzecie i główne znaczenie terminu kaplica papieska oznacza samą liturgię lub ceremonię. Powstanie terminu kaplica papieska jest historycznie zakorzenione w dziejach papiestwa i ma bezpośredni związek z XIV-wieczną niewolą awiniońską. Doszło wtedy do przeniesienia tzw. liturgii stacyjnej oraz ceremonii sprawowanych przez papieża jako biskupa Rzymu w wąskie ramy pałaców w Awinionie i tamtejszej kaplicy. Po powrocie kilkadziesiąt lat później do wiecznego miasta zachowano, a nawet rozwinięto stosowane praktyki. Zostały one potwierdzone i ukonstytuowane przez wydany pod koniec XV wieku ceremoniał Kurii Rzymskiej. Mówiąc we właściwym znaczeniu o kaplicach papieskich, jako miejscach celebracji, będziemy mieć na myśli te obiekty, w których zwyczajowo i regularnie sprawowana jest liturgia papieska. Będą to przede wszystkim kaplice Pałaców Apostolskich oraz bazyliki papieskie w Rzymie. Głównym miejscem celebracji jest, rzecz jasna, kaplica sekstyńska, pomyślana i wzniesiona specjalnie dla sprawowania kultu Bożego i innych ceremonii przez biskupa Rzymu lub w jego obecności. Kaplica papieska w znaczeniu osobowym desygnuje tych członków dworu, a dziś domu apostolskiego, którzy biorą udział w oficjalnych czynnościach religijnych i duchowych biskupa Rzymu wynikających z piastowanego przez niego urzędu. W pierwszej kolejności będą to więc kardynałowie, następnie inni członkowie państwa watykańskiego i jego dykasterii zgodnie z zajmowanymi stopniami hierarchii i godności, czyli biskupi oraz prałaci, a także przełożeni zakonów i zgromadzeń, czy wreszcie proboszczowie rzymskich parafii. Warto nadmienić, że w ramach dworu, a dziś Domu Papieskiego, funkcjonuje również tak zwana rodzina papieska lub też domownicy papieża, czyli ci współpracownicy Ojca Świętego, zarówno duchowni, jak i świeccy, którzy odpowiadają za doczesne kwestie jego egzystencji i działań. Do familii apostolskiej należą m.in. wikariusz generalny, papieski kaznodzieja oraz jałmużnik, mistrzowie ceremonii papieskich. Przedstawiciele dyplomacji i organów prawnych Watykanu, a także generałowie formacji zbrojnych, z których dziś funkcjonuje tylko Gwardia Szwajcarska. Różnica między kaplicą a rodziną papieską była widoczna w czasie sprawowanych liturgii, kiedy to nieco upraszczając w uroczystych pochodach członkowie kaplicy papieskiej szli przed papieżem, zaś członkowie rodziny papieskiej podążali za Ojcem Świętym. Definicja kaplicy papieskiej jako czynności kultycznej, jest precyzyjna i była podawana przez erudytów, a zarazem znawców Liturgii i Watykanu, z których za wyróżniającego się, zwłaszcza w kontekście tradycji kurii rzymskiej, można uznać kajetana Moroniego. Definicja ta pojawia się też w oficjalnych dokumentach stolicy apostolskiej. W jednym z nich, wydanym przez ówczesną świętą kongregację ceremoniału i przeznaczonym do użytku kardynałów, czytamy. Przez kaplice papieskie rozumie się pory lub inne uroczyste funkcje, które papież celebruje, lub w których uczestniczy, lub w których normalnie by uczestniczył, nawet jeśli czasami z jakiegoś powodu nie interweniuje, w kaplicy Pałacu Apostolskiego lub w bazylikach i kościołach z udziałem świętego kolegium kardynałów, episkopatu, prałatury i tych, którzy przynależą do tej kaplicy, a także te nabożeństwa, które są sprawowane przez święte kolegium w czasie sedis Widzimy więc, że kaplica papieska oznacza przede wszystkim miejsce, następnie to, co się tam dzieje, a w końcu tych, którzy biorą w tym udział. Niech te słowa prałata Leona Gromiera, kanonika bazyliki watykańskiej oraz wybitnego znawcy zwyczajów i tradycji rzymskich, posłużą w tym miejscu za podsumowanie.